Say what? Gra z wydawnictwa Grau Lab. Bardzo dziękujemy. Tu dostała już wyróżnienie od też blogerów zagranicznych. Autora gry widzimy. To jest około pół godziny zabawy, od 14 lat, 3 do 10 osób. Gra taka imprezowa. Generalnie o tym, co jest dla ciebie ważniejsze z haseł pokazanych na kartach dokładnie. Mamy instrukcję, mamy planszę, tak, dwa razy karty, jedne takie malutkie. Teraz pokażę te komponenty. Ilustratora i projektanta widzimy. I tutaj mamy zgadnij, co jest dla Twoich przyjaciół ważniejsze. No i z takich wymienianych różnych hasełek. Hasełka będą po angielsku, bo to jest gra, która na zagranicy przyleciała. Natomiast jak będzie fajna, to może i po polsku zostanie wydana. Tak zawsze możemy ćwiczyć angielski, tak? Start i do 45, 6, 7, 8, 9 do 50. Taki do 50 punktów. Ludziki drewniane. Zaraz oglądamy karty. One są dwustronne, widzę. Tak, żeby najszybciej było. Nie są jakieś strasznie wymyślne hasła, takie, które poruszamy się jakoś, jak ktoś zaczyna mówić po angielsku, mniej więcej w tych hasełkach. Dla ciebie ważniejsze, skarpetki czy telefon na przykład tam był, tak? Fajne. Teraz zaczynamy kolejne. To sobie damy na bok. To nawet chyba będziemy mogli wpisać niektóre. To są puste karty, tak? Sobie cztery hasełka możemy wpisać. No i tu mamy już. Alkohol czy optymizm, tak? Szczęście czy polityka? Patriotyzm czy wąt? No jak to się tasuje, to zawsze te połączenia, te porównywanie będzie inne, tak? Historia czy tradycja, no. Gdzie, indywidualność czy pieniądze tam było? Filozofia czy inteligencja są dla ciebie ważniejsze? Która z nich?
Inni muszą zgadywać, czy trafią. Jest druga. Jeszcze takie malutkie, zaraz zobaczymy. To pewnie jak bardzo myślisz, jak bardzo jesteś pewien, przypuszczam, swojej odpowiedzi. Jeśli bardzo, to możesz więcej punktów zdobyć. I tu dla każdego z gracza będzie od 1 do 5. Albo na kolorek patrzysz, albo na symbol. Jak ktoś nie rozróżnia kolorów, to też nie będzie miał problemu z tym. Z aparatem i ostatni z książką, też od 1 do 5. Jeszcze przejrzymy szybko instrukcję. Rozłożenie, jak wygląda runda. Albo to są niepewności, tylko próby, za którą próbą się uda, na przykład, też mogłoby tak być. To też jest dla drużyny, wariant drużynowy. No i tutaj kto to nam zrobił. Tak to wygląda. I tak to wygląda tutaj. Dzięki.